14. Emerytura już pewna. Prezydent podpisał ustawę. Kiedy ruszą wypłaty? Będzie 14. Emerytura dla 9 milionów osób w 2022 rok. Prezydent podpisał ustawę. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym w 2022 rok. Dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Chodzi o tak tzw. 14. emeryturę. Dodatkowe świadczenie otrzyma w tym roku OK. 9 milionów osób. Wypłaty ruszą pod koniec sierpnia. Wysokość dodatkowego świadczenia będzie uzależniona od wysokości otrzymywanej emerytury lub renty. Dla osób, których wysokość świadczenia głównego nie przekracza kwoty 2900 zł, będzie ono równe kwocie najniższej emerytury obowiązującej 1 marca, czyli 1338,44 zł. Z kolei dla osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza kwotę 2900 zł, świadczenie będzie stanowiła kwota 1338 zł i 44 grosze odpowiednio pomniejszona o różnicę pomiędzy kwotą wysokości świadczenia głównego, a kwotą 2900 zł, ale nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury. 14. Emerytura ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Doświadczenia są uprawnione osoby, które nabędą prawa doświadczeń do 24 sierpnia 2022 rok. Zgodnie z ustawą 14 emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 rok. Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie dokonywanych potrąceń i egzekucji tegoroczny koszt wypłaty wyniesie około 11,4 miliardów złotych. Według szacunków Ministerstwa Rodziny w tym roku świadczenie trafi do około 9 milionów osób. 7,7 milionów seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości.